Inczestomilem Olsztyn goście grający w żółto-niebieskich strojach zdobyli prowadzenie. Pierwszy strzał tego spotkania bramkarz gospodarzy Kędziora odbił przed siebie, a dobitka Klimka z pomocą obrońcy Zagłębia wylądowała w siatce. W 34 minucie Klimek mógł rozstrzygnąć losy meczu na korzyść Stomilu, ale przegrał sytuację sam na sam z Kędziorą. Natychmiastowa akcja Lubinian pokarała Stomil wyrównaniem. Na polu karnym sfalowany został Jasiński, a Górski wykorzystał jedenastkę. W drugiej połowie goście tylko się bronili, a Zagłębie marnowało sytuację na zwycięstwo. Między innymi Stomil uratowała poprzeczka po strzale głową Kałużnego. W 68 minucie bramkarz olsztyński odbił strzał Górskiego prosto pod nogi Jasińskiego, ale ten nie skorzystał z prezentu. Zagłębie Lubin, Stomil Olsztyn 1-1.